widać trafiliśmy w te oczekiwania, bo w każdym z autobusów, czy też obiektów, które przygotowaliśmy na tę okoliczność, zbierają się spore grupy naszych gości. Pierwszy raz, choć planowaliśmy już w ubiegłym roku, pandemia pokrzyżowała ślady. My byliśmy gotowi po zakończeniu tej naszej przełomowej inwestycji i chcemy się teraz dzielić tymi wszystkimi osiągnięciami, tym, co udało nam się zrealizować z naszymi pasażerami. Myślę, że fajna inicjatywa, bo ogólnie rzecz biorąc nie zawsze można wejść do pojazdów, do których, że tak powiem, które użytkują tylko i wyłącznie ci pracownicy tutaj, tak? Tego zakładu komunikacji. A oni się interesują takimi pojazdami, więc dla nich to jest duża atrakcja. Widzieliśmy auto, holownik. Było fajnie, bo można było do niego wejść, stąd też zapadło mu to w pamięć, no i kilka autobusów. To nasza piękna bestia, tak? Całe 27 ton na 8 osiach, wszystko po to, żeby poradzić sobie z największymi jednostkami, które po naszym mieście się poruszają, a takimi są 18-metrowe MAN-y A23. 18-metrowe, no muszą być zabezpieczone takim pojazdem w sytuacjach, w których wymagane jest właśnie ich holowanie do zajezdni. Nasze autobusy stają otworem również dla wszystkich zainteresowanych. Będziemy chcieli zaprezentować możliwość sterowania pokładowymi autokomputerami. Będziemy starali się pokazać możliwości systemu zarządzania informacją pasażerską, a więc dosłownie będą mogli nasi goście tutaj stąd zobaczyć, co się dzieje w autobusach na mieście, wewnątrz monitoringu. Będą mogli mieć wpływ częściowy oczywiście na tablicę informacji pasażerskiej. Ja od małego dziecka chciałem zostać kierowcą. Podejrzewam, nie jeden mały chłopiec chciał albo być policjantem, strażakiem, czy właśnie kierowcą autobusu. No, tak wyszło, że mi się udało spełnić marzenie kierowcy autobusu. Po uzyskaniu już prawa jazdy, tutaj się zatrudniłem, udało mi się jeździć jeszcze tymi starymi Ikarusami, starymi manami też. Na dobrą sprawę cały czas spełniam swoje marzenie jako byciem kierowcą po prostu. Chcemy pokazać to, co jest do pokazania, a nasza flota z racji swojego wieku należy absolutnie do krajowej czołówki. 4,5 roku średni wiek lokuje nas bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Cała zajezdnia. Systemy techniczne, technologiczne, rozwiązania, plus do tego właśnie ta flota, no, czynią to miejsce pracy bardzo przyjaznym. W związku z tym być może znajdą się chętni po tej wizycie u nas, znajdą się chętni do powiększenia naszego zespołu.